Panie doktorze, witam Państwa. Chciałem podziękować na wstępie organizatorom za ten zaszczyt zaproszenia mnie na tą, że Państwo zaprosili mnie na tą konferencję i obdarzyli takim tytułem gościa honorowego. Czuję się trochę zażenowany i tym, że w gronie takich znakomitych specjalistów, którzy za chwilę będą przed Państwem występować, znalazłem się także ja, który nie jest specjalistą od historii. Ja nie jestem historykiem, jestem z wykształcenia psychologiem, a przez wiele lat, ostatnich ponad 30, zajmowałem się wydawnictwami. Byłem dziennikarzem, redaktorem naczelnym. Ale rozumiem, że tytułem, powodem, dla którego mnie Państwo zaprosili, jest to, że od ponad 30 lat zajmuję się żydowską historią, polsko-żydowską historią Kielc. Byłem też przez dwie kadencje współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, takiej organizacji, która powstała w 90 roku. Z inicjatywy środowiska katolików warszawskich i dopiero rodzącego się, odradzającego się środowiska Żydów też z Warszawy. Organizacja, która powstała dla pojednania. To jest bardzo ważne słowo, chciałbym się przez moment na nim skupić. No i od 2011 do 2017 roku byłem współprzewodniczącym tej rady, ponieważ rada ma dwóch przewodniczących, chrześcijańskiego i żydowskiego. No i od kilkunastu lat jestem też przewodniczącym Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego, które w Kielcach upamiętnia nie tylko to tragiczne wydarzenie, które na trwałe zapisało się w relacjach polsko-żydowskich, i właściwie przez długie, długie lata Kielce, jeśli były gdziekolwiek rozpoznawane jako miasto w Polsce, to właśnie z tego powodu. Powodu zdarzenia, które skrótowo nazywamy pogromem kieleckim, ale to nie jest wyłącznie jedyne pole naszego działania, bo dbamy przede wszystkim o pamięć żydowskiej, krótkiej historii Kielc. Krótkiej, bo ta historia ma zaledwie 160 lat. Przez wiele, wiele wieków i dziesiątków lat, aż do 1862 roku, mieszczanie kieleccy skutecznie wzbraniali się przed osadnictwem żydowskim. Proszę sobie wyobrazić, że w 1845 roku w Kielcach mieszkał tylko jeden Żyd. Kielczanie kieleccy powoływali się na rzekomy przywilej de non judeis tolerandis, nietolerowania Żydów. W 1833 roku wskutek skarg kilku obywateli, a jeden zresztą chyba mieszkał w Suchedniowie, obywateli żydowskich, władze carskie zarządziły bardzo dokładną, bardzo głęboką kwerendę archiwów królewskich i biskupich i nie znaleziono śladu, nawet śladu, że Kielce ten przywilej miały. Zresztą Kielce nigdy nie były miastem biskupim. Miastem biskupim był pobliski Bodzentyn, czy wsią biskupią był Suchedniów i te miejscowości tutaj wokół, ale nie Kielce. I wtedy zezwolono mieszkańcom, Żydom na osiedlanie się w Kielcach. W związku z tym mieszczanie kieleccy podjęli tak zdecydowane, tak to eufemistycznie nazwijmy, protesty i różne działania, że wkrótce władze carskie wycofały się z tego zezwolenia. Znowu nie wolno było Żydom mieszkać. I dopiero ukaz carski z 1862 roku, emancypacyjny, zwany emancypacyjny, bo w tym samym czasie zniesiono poddaństwo chłopów, zezwolono Żydom na terenie Królestwa Polskiego, bo aż tak dobry ten car nie był, w Rosji na to nie zezwalał,
ale na terenie Królestwa Polskiego zezwolono Żydom na swobodne przemieszczanie się, osiedlanie się, nabywanie nieruchomości i od tego momentu dopiero zaczyna się prawdziwa historia żydowska Kielc, która się tragicznie kończy w niecałe 80 lat później. Można zadać pytanie, no i co z tego? No, byli Żydzi, mieszkali, przeminęli. Dlaczego mamy o tym pamiętać? Powiedziałem Państwu, wymieniłem to dla mnie najważniejsze słowo, pojednanie. Pojednanie to jest oczywiście przywrócenie jedności. Ale można powiedzieć, jakiej jedności? Czy przywrócenie? To znaczy, to jest jakby założenie, przepraszam, rozumiem, że Pan będzie kontrolował czas i Pan mi uprzedzi, bo jak wielu ludzi, którzy jakoś tam publicznie funkcjonują, mam tendencję do nadmiernego gadulstwa i bardzo proszę o przecięcie, jakbym się za bardzo rozpędził. Czyli pojednanie, czyli jakby założenie, że kiedykolwiek ta jedność była. No, na przykład, kiedy się małżonkowie jednają, to oczywiście ta jedność była, no bo to pewnego dnia stanęli przed księdzem, czy przed urzędnikiem stanu cywilnego, czy przed rabinem i ślubowali sobie miłość, wierność i że nie opuszczą aż do śmierci. Więc ta jedność była, jedność serca, jedność ciała. A potem przychodzi kryzys, w psychologii to się nazywa kryzysy strukturalne. Tam pierwszy pojawia się w 5 roku małżeństwa, potem w 7 roku małżeństwa. Takie naturalne rzeczy, że tak powiem, zmęczenie materiału. I teraz jest ważne, jak ci ludzie z tego kryzysu wyjdą. Albo wyjdą, albo nie wyjdą. Albo się zbliżą, znajdą drogi do siebie, albo nie. Czasami to zbliżenie, pojednanie jest pozorne. No po prostu zaczynają się pewnego dnia, po burzliwych dniach i nocach. Zaczynają się do siebie uśmiechać, podejmują jakieś wspólne działania, no i jakby udają, że nic się nie wydarzyło. To nie jest dobry sposób, to nie jest pojednanie. To nie jest pojednanie, bo zapewne takie przyklepanie tego kryzysu, tego napięcia, które się pojawiło, za jakiś czas się odezwie. Prawdziwe pojednanie wymaga dialogu, czyli po prostu trzeba usiąść i porozmawiać. Trzeba powiedzieć sobie, co się wydarzyło. Trzeba umieć przyjąć też nie tylko własną wersję zdarzeń, ale też wersję zdarzeń partnera czy partnerki. Ale do dialogu potrzebna jest pamięć. No i tu zaczynają się schody, no bo wróćmy do tego mojego przykładu z małżeństwem, bo on pamięta inaczej, a ona pamięta inaczej. I on mówi, no a mówiłaś, a ona mówi, wcale tego nie mówiłam, to ty mówiłeś, on mówi, nie, ja wcale tego nie mówiłem. Oczywiście żadne z nich nie kłamie, tylko jedno zapamiętało tę sytuację tak, a drugie inaczej. I tak jest też z pamięcią historyczną. Pamięć jest czymś innym niż historia. Zaraz postaram się o tym parę słów powiedzieć. Ale bo pamięć charakteryzuje się tym, historia to są fakty, te, które da się udowodnić, te, na które są dowody, które można zweryfikować, przynajmniej w innym jeszcze jakimś niezależnym źródle najlepiej. I wtedy zbiór tych faktów oraz ich interpretacja to stanowi historię. Ale nasza pamięć sama w sobie już ma interpretację. Już sama w sobie, kiedy opowiadamy jakąś historię, coś nam się wydarzyło rok temu, 2 lata temu, to opowiadając my nie relacjonujemy faktów, tylko relacjonujemy to, co zapamiętaliśmy i sposób, w jaki zapamiętaliśmy. A zapamiętaliśmy nie tylko fakty, nie tylko, nie wiem, porę dnia, miejsce, czas, innych aktorów zdarzenia, o którym opowiadamy, ale pamiętamy także nasze emocje. Nasz nastrój. A pamiętamy swój lęk albo swój zachwyt. Prawda? I ten nastrój, te emocje, to uczucia, one organizują naszą pamięć. One organizują dobór faktów. My tego często nie uwzględniamy i bardzo łatwo kogoś, kto inaczej opowiada historię, w której myśmy uczestniczyli, oskarżamy o kłamstwo. Ale nie.
Ten ktoś po prostu, jak mówię, zapamiętał inaczej, nie ma w tym żadnej intencji ani żadnej złej woli. Po prostu temu towarzyszyły inne emocje, ale także inne poprzednie doświadczenia. Bo także przez inne poprzednie doświadczenia odbieramy to, co jest teraz. Te inne poprzednie doświadczenia formują nasze nastawienia, tworzą tak zwane schematy poznawcze, takie kalki, przez które patrzymy na świat, na ludzi, na siebie samych też. To są bardzo ważne rzeczy, ponieważ jak powiedziałem, jeśli mamy świadomość, że pamięć jest tak bardzo zindywidualizowana i tak bardzo podatna różnego rodzaju zniekształceniom, to mając taką świadomość, inaczej wchodzimy w dialog. To znaczy powinniśmy wchodzić w dialog z większą otwartością na różnorodne narracje. Ja Państwu powiem jedną tylko historię, albo dwie historie. Jedna o Janie Karskim, druga o Oświęcimiu. Mój przyjaciel Piotr Cywiński, kiedy został dyrektorem muzeum w Oświęcimiu, jeszcze wówczas żyło sporo osób, które Oświęcim przeżyły, byłych więźniów Oświęcimia. Wśród nich większość z tych ludzi chętnie przyjeżdżała do Oświęcimia na spotkania z młodzieżą, czy to polską, czy niemiecką, czy żydowską. I wśród tych ludzi był pewien pan mieszkający w Katowicach, który w tych swoich opowieściach opowiadał szczególnie drastyczną historię. Ona była tak drastyczna, nawet jak na Oświęcim, ona była szczególnie drastyczna. I ta historia zwróciła uwagę Piotra Cywińskiego, który postanowił coś napisać na ten temat, zaczął przeglądać archiwa, szukać materiałów i się okazało, że ta historia opowiadana przez tego pana rzeczywiście miała miejsce. To się wydarzyło. Prawie literalnie, dokładnie tak, jak on opowiadał. Tylko, że on nie był świadkiem tej historii. On nie mógł być świadkiem tej historii, bo on został osadzony w obozie później, niż ta historia się wydarzyła. I kiedy, sądząc, że on po prostu dokonuje pewnego skrótu, opowiadając słuchaczom całą tą sprawę, w związku z tym jakoś niefrasobliwie mówi, to pan to za kimś opowiada? On mówi, nie, ja w tym byłem. On mówi, jak to pan w tym był? Pan nie mógł w tym być, bo to się wydarzyło w kwietniu, a pana osadzono we wrześniu. I ten pan był zdumiony, był zszokowany. Nie wierzył Piotrowi, dopiero jak mu Piotr pokazał różnego rodzaju materiały, był absolutnie przekonany, że w tym uczestniczył. On tą historię znał z przekazu. Ale jego doświadczenie traumy obozowej wywołało w nim tak silne emocje, które były trwałe i głęboko w nim zakorzenione, że on w pewnym momencie tę historię włączył że tak powiem, w spektrum własnych wspomnień, ponieważ ta historia wyrażała jego doświadczenie emocjonalne. A druga historia to jest historia o Janie Karskim. Taki pewien dziennikarz krakowski, który pierwszy zresztą do Jana Karskiego dotarł z misją opisania jego przeżyć wojennych. I Karski mu zaufał, dopuścił go do swojego domu, do swoich archiwów, zezwolił mu tam na grzebanie w tym wszystkim. I Karski, jak Państwo wiedzą, opowiadał, że był w Bełżcu. A on nie był w Bełżcu. Ten dziennikarz rzetelnie wykonywał swój zawód i podstawą zawodu dziennikarskiego jest weryfikacja informacji. Jedno źródło to żadne źródło. Trzeba mieć jeszcze drugie niezależne źródło, żeby o czymś napisać z całkowitą pewnością, że tak rzeczywiście rzecz się miała. I on sprawdził i on mówi, że on nie był w Bełżcu. Przepraszam, on mówi, że był w Sobiborze, a on był w Bełżcu właśnie. W Sobiborze. To pan nie był w Sobiborze. Pan był w Bełżcu. Czyli Bełżec był obozem przejściowym, a Sobibór był obozem zagłady. Ja mówię, to niemożliwe, żeby pan był w Sobiborze. A długo się zastanawiał, czy to profesorowi powiedzieć o tym. Bo on wszędzie powtarzał, że był w Sobiborze. No i wedle opowieści tego dziennikarza Karski się zerwał na równe nogi. Podszedł do okna, długo tam trwał w tym miejscu, po czym się odwrócił, mówi, proszę pana, ja opowiadam, że ja byłem w Sobiborze, ja już tego nie będę zmieniał, ale pańskim obowiązkiem jest pisać prawdę. Pokazuję te dwie historie właśnie po to, żeby nie za bardzo, że tak powiem, polegać na własnej pamięci
i upierać się, że to, co my opowiadamy, rzeczywiście tak wyglądało, jak wyglądało. I wrócę teraz do tematu, bo tematem jest i okazją do tego tematu jest oczywiście 80-lecie Reinhardt-Aktion i początku zagłady Żydów. Tytuł wystawy, którą Państwo otrzymali z Muzeum Getta Warszawskiego, tak jakby nigdy nie było, jest bardzo znamienny. Bo to, co się wydarzyło w latach 39-45, czyli całkowite unicestwienie żydostwa polskiego, niestety miało jeszcze gorsze konsekwencje w latach późniejszych i to trwa do dzisiaj. A dzisiaj powoli to się przełamuje, czyli unicestwienie pamięci o Żydach polskich, o Żydach, którzy byli obecni na naszych ziemiach 1000 lat. Jak sobie uświadomimy, że pierwsza moneta bita na ziemiach polskich miała napis hebrajski, nie polski, nie łaciński, tylko hebrajski. Że pierwsze zdanie o Polsce zamieścił w swojej kronice wędrujący po Europie Żyd. Że Żydzi mieszkali na tej ziemi, tak przez wieki kształtował się dopiero naród polski z tych różnych plemion, które tutaj mieszkały, Polan, Wiślan i innych. A Żydzi tu byli i zawsze byli Żydami. I oni tworzyli kulturę materialną, kulturę duchową tych ziem. Oni, Żydzi, nie byli gośćmi na tej ziemi, tak jak my to zwyczaj powtarzamy. Polska była krajem gościnnym. Nie byli gośćmi. Oni mieli takie samo prawo do tej ziemi, jak my, Polacy, takie samo. Jak popatrzymy w skali mikro, nawet z tej krótkiej historii żydowskiej Kielc, pierwszy teatr w Kielcach założyli Żydzi. Pierwsze kino w Kielcach założyli Żydzi. Pierwszą regularnie ukazującą się gazetą, Gazetę Kielecką założyli Żydzi. Proszę Państwa, Krzysztof Urbański stworzył, ja nie będę Państwa zanudzał, ale chociaż warto, to jest dosyć długi cytat. Krzysztof Urbański, znany historyk kielecki, w takiej swojej pracy, Leksykon dziejów ludności żydowskiej Kielc, spisał na stronie 135 ludzkie i materialne straty Żydów kieleckich 39-45. Oszacował, jak twierdzi, oszacowanie tych strat jest prawie niemożliwe, zważywszy, że nie zachowały się, że zachowały się tylko nieliczne dokumenty, a większość osób, które uratowały się zawieruchy wojenne, opuściły Kielce. Z 20 tysięcy Żydów ocalało 400, z których do Kielc przyjechało tam około 100, z których Kielczanie zabili 40 paru, 42. Żydzi, jak pisze Urbański, można by oszacować to, co zostało po Żydach i jest do dzisiaj. To warte by było 17 500 000 przedwojennych pieniędzy. To jest na dzisiejsze ogromna suma pieniędzy. To są budynki, które zostały. I z których miasto Kielce korzysta. I czerpie z nich zyski, bo tam są sklepy, mieszkają ludzie, są instytucje użyteczności publicznej. Po wojnie państwo znacjonalizowało, tak jak nacjonalizowało wszystko, co tylko się dało i co im było potrzebne. Na terenie Kielc kamieniołomy Kadzielnia, Wiecznia, Zakład Przemysłowo-Drzewny Henryków, Młyn Kłos, składy naftowe Kachanów, budynek sierocińca, domów starców, mykwę i tak dalej. Wszystkie ślady, czy prawie wszystkie, przepraszam, ślady żydowskiej obecności w Kielcach postawiło moje stowarzyszenie. Miasto Kielce nie bardzo. Tam jeden kamień jest,
pamięci zamordowanej ludności żydowskiej Kielc, postawiony w rocznicę zagłady, w rocznicę pogromu, w 50. rocznicę pogromu. Zresztą bardzo zabawna historia. Ja wtedy byłem naczelnym kieleckiego dodatku do Gazety Wyborczej. Obecnie bardzo znany publicysta Gazety Wyborczej Paweł Wroński, wtedy dziennikarz kielecki, przyniósł mi taki dokument z Rady Miejskiej. Mniej więcej tak był zatytułowany, mówię to z pamięci, więc pewnie coś przekłamuję. Rocznice i tam obchody w 1996 roku. I tam był taki punkt. W przyszłym roku przypada 50. rocznica pogromu żydowskiego, bo tak to nazywano, pogrom żydowski. To Żydzi sobie to zrobili sami oczywiście. Pogromu żydowskiego. Spodziewamy się przyjazdu dużej ilości Żydów do Kielc. Postawmy pomnik sprawiedliwym wśród narodów świata. No, takie było myślenie. Ponieważ przyjadą uczcić ofiary pogromu, no to my uczcimy, pokażmy sprawiedliwych wśród narodu świata i wtedy na tym bardzo pięknym i jedynym zresztą w tamtych czasach przez długie lata memoriale dedykowanym sprawiedliwym wśród narodu świata ówczesne władze miasta, wtedy rządziła lewica, wypisano nazwiska wszystkich, którzy tam, czy to oni byli Suchedniowa, czy ze Skarżyska, nieważne, oni byli Kielczanami. Jeszcze na dodatek tam był wprowadzający w błąd napis, do tej pory jest, że są to osoby, które poniosły śmierć z ręki okupanta za to, że pomagały Żydom. No tam było rzeczywiście kilka nazwisk, ale reszta przeżyła. Przeżyła, nic ich złego nie spotkało. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że my zacieramy to, co się stało po 1945 roku, to było tak naprawdę nie tylko niepamiętanie, ale także zacieranie żydowskich śladów w naszych miastach. A to jakby przypominało jakby taką symboliczną już zagładę. Na koniec, ponieważ już się za bardzo rozgadałem i nie powiedziałem wszystkiego oczywiście, co chciałem powiedzieć, to Państwo tylko pozwolą, że przytoczę króciutki taki fragment z książki Pamięci Pamięci, takiej rosyjskiej żydowskiej pisarki Marii Stiepanowej. Ona w tej książce rekonstruuje żydowskie dzieje swojej rodziny w Rosji i w przeciągu długiego okresu czasu, ale głównie Rosji komunistycznej, bolszewickiej. I ona pisze tak. Pamięć troszczy się o sprawiedliwość, historia o dokładność. Pamięć moralizuje. Historia marzy o obiektywizmie. Pamięć bazuje nie na wiedzy, lecz na doświadczeniu, współprzeżywaniu, współczuciu, ogłuszającym doświadczeniu bólu, żądającym bezzwłocznego uczestnictwa. Z drugiej strony terytoria pamięci zaludnione są projekcjami, fantazmami naszego dziś zwróconymi wstecz. A więc mówiąc o pamięci, tak naprawdę zadajemy sobie pytanie, jakimi potomkami, jakimi następcami jesteśmy. Ale może przyjdzie czas, że będziemy też sobie zadawać pytanie, jakimi przodkami jesteśmy. Bo jesteśmy też przodkami. Poprzedzamy następne pokolenia, które przyjdą. I pytanie jest takie, co my im zostawimy? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.